Na program zaprasza Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Znajdujemy się na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, które w ostatnich latach przechodziło modernizację budynków B, D i E, które znajdują się za nami. Była to druga duża modernizacja naszej instytucji. Pierwsza była w latach 60., a dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przebudowaliśmy magazyny i pracownie działu konserwacji i badań nad zabytkami, w których dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od kilku lat realizujemy projekt Rewitalizacja pracowni konserwacji, kupując nowoczesne urządzenia, które pomagają w zabezpieczaniu naszych zbiorów, których mamy ogromną liczbę w muzeum i którą dla naszych mieszkańców, łodzian i obywateli naszego kraju konserwujemy, przechowujemy i które chcielibyśmy Państwu dzisiaj pokazać. Pierwszym nowoczesnym urządzeniem pozyskanym do pracowni konserwacji sztuki ludowej w ramach rewitalizacji pracowni konserwacji jest fumigator składający się z generatora azotu i z balona każdorazowo dostosowanego do gabarytów zabytków, które poddajemy dezynfekcji. Przez odpowiednie parametry azotu przez okres 21 dni następuje niszczenie owadów, które żerują w drewnie. Drugi etap rewitalizacji pracowni konserwacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi skutkował zakupem tego tutaj rentgena z detektorem cyfrowym służącym do prześwietlania zabytków, do badań defektoskopowych, czyli badań rozpoznania struktury zabytków, zniszczeń wewnętrznych, tego co nie jest widoczne gołym okiem, a kryje się pod bardzo grubymi warstwami korozji. Są to badania całkowicie nieinwazyjne i wykorzystywane na potrzeby przyszłej konserwacji zabytków. Pomagają konserwatorom określić stopień zniszczenia, destrukcji, zachowania substancji zabytkowej, w tym przypadku rdzeni metali i dobrania odpowiednich metod konserwatorskich. Znajdujemy się w pracowni konserwacji sztuki ludowej, która zyskała nowy nabytek w postaci lasera światłowodowego. Jest to mały laser mobilny przeznaczony do pracy zarówno w terenie, jak i do pracy w pracowni. Odznacza się małą mocą, powierzchniowym działaniem, dużą parametryzacją wiązki, przez co uzyskujemy bardzo dobre efekty w czyszczeniu zabytków etnograficznych zgromadzonych w bardzo dużej ilości w magazynach muzealnych. Laser działa na zasadzie ablacji, czyli ściągania warstwa po warstwie zanieczyszczeń powierzchniowych. Ma możliwość samoograniczenia działania czyszczącego tylko i wyłącznie do warstwy zabrudzeń, która znajduje się na powierzchni i w ten sposób nie dochodzi do zniszczenia substancji zabytkowej obiektów, które poddajemy czyszczeniu. Wszystkie zaprezentowane Państwu sprzęty, jak i te, których okazji nie mieliśmy zaprezentować, zostały zakupione w ramach programów ministerialnych rewitalizacji pracowni konserwacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Na program zaprosiło Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.